z pozycji osoby również kierującej instytucją kultury mogę powiedzieć, że bardzo współczuję pani dyrektor Metzger, która jest poddawana takiej presji. Tym bardziej to rozumiem, że sam osobiście doświadczyłem wielokrotnie tego typu sytuacji w swojej pracy. No, mnie na szczęście udało się wytrwać, czego jej życzę. Natomiast całe to zdarzenie świadczy o totalnym niezrozumieniu idei Żywej Biblioteki. Jest dla mnie skandalem na skalę ogólnopolską, myślę, że i szerszą. Jestem tym zbulwersowany. Jesteśmy bardzo zaskoczone. Mamy nadzieję, że w tym wszystkim nie zagubi się gdzieś idea, czyli ta intymna rozmowa o mniejszości danej. Mamy też nadzieję, że cała ta akcja nie będzie wykorzystana politycznie.